Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją kolejnego albumu, który wykonałam. Część z Was, która była obecna na moim live'ie na grupie facebookowej Tworzymy z Ania Tworzy, już mały spoiler tego albumu widziała, ale dzisiaj chciałabym go Wam dokładniej pokazać. I chociaż pogoda za oknem no nie jest letnia, to mam nadzieję, że wprowadzi on trochę słońca, bo wykonałam go z kolekcji Paradise od Mintai Papers. Jest to piękna, wakacyjna, letnia kolekcja, pełna cudownych, nasyconych kolorów. Album ma wymiary 20,5 cm na 20,5 cm. Grzbiet tego albumu ma 8 cm. W środku znajduje się 5 kart i zrobiłam go sobie na bazie kraftowej. Okładka jest wykonana z bermaty. Bermata o grubości 1,5 mm, oklejona papierem laminowanym od Craft O'Clock. Mamy tutaj też złote narożniki. Okładka jest bardzo, bardzo prosta. Dodatkowo pokryta tylko Wing of Stella, który tutaj delikatnie się mieni. Ja mam Wing of Stella w kolorze Clear. Zawsze go kupuję w sklepie na strychu. Bardzo, bardzo go lubię. Bardzo fajna rzecz, polecam. No i albumik prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, zarówno przód i tył jest prosty, bok albumu również, wiązany na rypsową wstążeczkę, ale jest też pewna nowość, którą użyłam w tym albumie, a mianowicie stemple od Little Corner Design. I zaraz Wam pokażę, jak one w albumie się prezentują. Na pierwszej stronie albumu mamy kieszeń, a w kieszeni znajdują się maty. Dziurkacz, który tutaj użyłam, to jest dziurkacz marki Stewart. Dwie karty na mniejsze zdjęcia albo na zapiski. Tutaj można sobie bez problemu dociąć zdjęcie i wkleić. Będzie to fajnie wyglądać. I tutaj mamy maty na zdjęcia. I tutaj są stemple. Stemple od Little Corner Design. Jeżeli tak jak ja wykonujecie albumy dla osób, które nie są może jakoś super związane ze scrapbookingiem, nie do końca wiedzą, jak taki album obsłużyć, no to te stemple będą dla Was idealnym rozwiązaniem. W zestawie tym mamy stemple, tak pięknie zapakowane. W środku jest 5 stempli, każdy z rozmiarem zdjęcia. Ja tutaj korzystałam w szczególności z tego stempelka z napisem miejsce na zdjęcie, aparat i wymiar 10×15 cm. Ale są też stemple w innych wymiarach. 9×9, 15×21, 9×13 i 10×10. Bardzo fajny zestaw stempli. Jestem z niego super zadowolona. Bardzo się cieszę, że miałam okazję go przetestować. Na pewno będę używać w swoich pracach. Pierwsza główna strona to jest rameczka. Ramka jest potraktowana też dodatkowo tutaj Wing of Stella w kilku miejscach. Mam nadzieję, że to światło chociaż trochę to złapie. A w środku znajduje się taki duży tag. Wykrojnik Crealis i tutaj mamy nity z We Are Memory Keepers. To chyba nawet się nazywa profesjonalnie oczka kaletnicze, jeżeli dobrze pamiętam. To chyba nawet nie są nity, tylko właśnie oczka kaletnicze. Kolejna strona jest zamykana w ten sposób na magnesik. I mamy książeczkę na wklejenie dwóch zdjęć. Widzicie miejsce na zdjęcie. Otwieramy. I w środku kolejne miejsca na zdjęcie. Tutaj mamy zdjęcia 10×15 cm. Do tego albumu bez problemu się zmieszczą. I jest boczna kieszeń. I w bocznej kieszeni również dwie maty na kolejne zdjęcia. Zdjęcia oczywiście możemy wklejać sobie dwustronnie albo pojedynczo, jak kto woli. Tutaj mamy bardzo prosty belly band, w którym również znajdują się maty na zdjęcia, również wymiar 10×15 cm. Część jest z papierem właśnie skrapowym, tak jak tutaj widzicie. Dodatkowo dałam papier skrapowy, a część jest po prostu zostawiona kraftowa. Tutaj jest taka strona na klapeczkę, klapka na magnesik. Otwieramy ją tak do góry i znajduje się tutaj zwykła dolna kieszeń. W kieszeni mamy maty na zdjęcia i kartę.
kartę na zapiski albo na mniejsze zdjęcia. No i oczywiście kolejne miejsce na zdjęcie. A na klapeczce dwie kolejne maty, które chowają się tutaj za tą fajną kartę z ptaszkiem i z kompozycją kwiatową. Ta strona to wodospad, zamykany na magnesik tradycyjnie. I mamy kolejne miejsca na zdjęcia. Ja stempelki przybijałam sobie dwustronnie. Wykończenie wodospadu jest dziurkacz brzegowy Marty Stewart. Kolejna strona to jest prosta boczna kieszeń z matą na zdjęcie, a pod spodem miejsce na kolejne dwa zdjęcia. Z tej kolekcji nie miałam jeszcze okazji robić albumu w takim rozmiarze, ale jeśli śledzicie mój kanał troszkę dłużej, to na pewno pamiętacie album, który wykonywałam na inspirację dla sklepu na strychu i właśnie pochodził on z tej kolekcji Paradise, tylko był w formie prostokątnej. Kolejna dolna kieszeń, w której znajdują się kolejne maty na zdjęcia. Tych zdjęć mieści się tutaj naprawdę sporo, jeszcze tych dużych 10x15 cm, więc album jest naprawdę bardzo pojemny. I kolejna strona. Kolejna strona jest przystosowana do mniejszego zdjęcia, 10x10 cm. I tutaj wykorzystałam właśnie ten stempelek z napisem miejsce na zdjęcie 10x10 cm. Z drugiej strony oczywiście można też zdjęcie wkleić albo można sobie coś zapisać. A tu mamy wyciętą rameczkę. Ja wycinam sobie tutaj normalnie na gilotynie papier, a środek docięłam akurat wykrojnikiem kwadratem. I chowamy sobie tutaj tą matę na zdjęcie i całość nam się podnosi do góry i znajduje się tutaj kieszeń i w kieszeni kolejne dwie maty, no i oczywiście karta. A tutaj zostało jeszcze miejsce, więc to miejsce również zagospodarowałam na zdjęcie 9x13 cm. Moja ulubiona strona, wiązana na sznureczek. Otwieramy i mamy tutaj kolejne miejsca na zdjęcia. Oczywiście można tutaj też zdjęcie nakleić, nie ma problemu. Albo można zostawić sobie ten piękny krajobraz. No i tutaj w punkcie centralnym również miejsce na zdjęcie 10x15. Ostatnia strona to jest boczna kieszeń, ale zabezpieczona tutaj klapką, tak żeby nic nam się nie wysunęło z albumu i nic nie wypadło. Otwieramy klapkę w bok i kolejne miejsce na zdjęcie i kolejne maty. Po wyciągnięciu papier kraftowy po prostu idealnie pasuje do tej kolekcji. Bardzo mi się podoba ta kolekcja na papierze kraftowym. Trochę śmiesznie było robić taki wakacyjny album w grudniu, no ale fajna odmiana. I na ostatniej stronie znajdują się dwie kieszenie, czyli podwójna kieszeń z miejscem na zdjęcie, z matą na mniejsze zdjęcie i z tyłu kolejne maty. Tutaj zmieściły się aż trzy. Mam nadzieję, że album się Wam podobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie. Jak się Wam podobają te stemple wykorzystane w albumie. Ja ze swojej strony mogę je naprawdę bardzo polecić. Są super. Możecie je kupić na stronie littlecornerdesign.pl. Mam nadzieję, że jeszcze są dostępne, bo wiem, że edycja świąteczna była w dosłownie kilkunastu sztukach, ale liczę na to, że jeszcze się pojawią, bo według mnie dla osób, które tworzą dużo albumów, w szczególności jako prezenty czy na sprzedaż osobom, które nie są związane ze scrapbookingiem, to takie stemple naprawdę bardzo ułatwiają sprawę.
Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym filmie, a ja zapraszam Was jeszcze na moją grupę na Facebooku Tworzymy z Ania Tworzy. Tam możecie znaleźć dodatkowe informacje na temat moich prac, możecie pochwalić się Waszymi pracami, jakie powstały w oparciu o moje tutoriale, a także wziąć udział w różnego rodzaju live'ach, konkursach czy akcjach wymiankowych. Trzymajcie się ciepło, pa pa!